Dzień dobry Państwu. Mam dzisiaj wyjątkową przyjemność ogłosić plan budowy dróg. Jest to efekt realizacji złożonej przeze mnie obietnicy wyborczej. Przypomnę, że podczas wyborów samorządowych podkreślałem, że oczekiwaniem mieszkańców miasta jest przyjęcie tak zwanej Białej Księgi Budowy Dróg w Białej Podlaskiej. Wprowadziłem plan, który jest realizacją jednej z moich najważniejszych obietnic wyborczych. W okresie kampanii wyborczej nazywaliśmy ten plan Białą Księgą Budowy Dróg. Dzisiaj jego robocza i urzędowa, bo wynikająca z wprowadzonego przeze mnie zarządzenia nazwa, to plan budowy dróg na lata 2020-2023. To bardzo śmiałe założenia, ale pokazaliśmy już w zeszłym roku, prezentując rekordową wartość inwestycji realizowanych przez miasto, historyczną, wcześniej niespotykaną, że to będzie kadencja dynamicznego rozwoju Białej Podlaskiej. Do układu podstawowego wprowadziliśmy 6 dróg o łącznej długości 9 km i wartość poniesionych przez nas nakładów, czy tych, które zamierzamy ponieść w kombinacji ze środkami zewnętrznymi, to ambitna, imponująca kwota 56 milionów złotych. Wartość dróg w układzie uzupełniającym, których zespół do planu wprowadził 17 o łącznej długości prawie 4,5 km, to 12,5 miliona złotych, przy czym jest to umowne zobowiązanie się państwa radnych, że środki w wysokości przynajmniej 3 milionów złotych na budowę dróg w układzie uzupełniającym, czyli tych dróg gminnych oznaczonych klasyfikacją L i D, czyli drogi lokalne i drogi dojazdowe, będziemy na nie przeznaczać przynajmniej 3 miliony złotych corocznie, co w skali tych 4 lat pozostałych do zakończenia kadencji ma nam dać łącznie kwotę ponad 12 milionów złotych. Te kadencje rozpoczynaliśmy z pozostawionym przez poprzedniego prezydenta projektem budżetu, który przewidywał kilkadziesiąt milionów złotych na budowę stadionu, która nie była realizowana, ale nie przewidywał nawet złotówki na budowę właśnie dróg osiedlowych, dróg w układzie uzupełniającym. Zmieniliśmy ten stan rzeczy i już w zeszłym roku wprowadziliśmy kwotę kilku milionów złotych, dzięki czemu 4 ulice wykonaliśmy i dzisiaj cieszą się z tych inwestycji nie tylko mieszkańcy ulicy Głowackiego, Witosa, Karłowicza i Tańskiego.